Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wyszedł nowy cinematic z World of Warcraft. Ja właśnie będę go oglądał na żywo na streamie. Wy tutaj nie widzicie czatu streamowego, ale tak, ten materiał jest nagrywany na streamie, który odbył się 16 listopada. Nie wiem jeszcze, co to za cinematic będzie, ale przynajmniej dzięki temu, że oglądam go na żywo, to nikt nie będzie mówił, że moja reakcja jest udawana. Mam nadzieję, że będzie co analizować i mam nadzieję, że będzie przede wszystkim ciekawiej niż przy okazji poprzedniego cinematika. Przy okazji też zachęcam Was do zainteresowania się moimi streamami, między innymi także i z WoWa, które mam nadzieję będą regularne. Po prostu wystarczy śledzić mojego Twitcha, do którego link na pewno znajdziecie gdzieś w opisie tego filmu. A teraz, może już nie przedłużając, zobaczmy, co to za cinematik, bo nie mogę się doczekać. Zaczynamy. Beyond the Veil lies the Shadowlands, where every soul has its place. Spytam czat, co sądzi. Czacie, czacie, mój ty czacie. W sumie to nawet to mogę ten czat wspaniały, cudowny zrobić w oknie i tutaj, żeby było, patrzcie, co pisze czat nasz tutaj. Piszcie teraz, widać was na YouTubach, możecie pozdrowić YouTuby, drogi czacie. Mocne 3 na 11, niektórzy mówią. 2 na 10, śmieszne. Takie japońskie MMO, pisze czat. Czy się z tym zgadzamy? No w zasadzie, powiem tak. Z takich rzeczy, które mnie tutaj najbardziej urzekły, to no ładny ten cinematic, to jest najładniejsze. Ten moment oraz ten moment. To są dwa momenty, które są najładniejsze. Tutaj w ogóle już zniknęliście z YouTube'ów, więc już możecie przestać je pozdrawiać, bo już zamknąłem okno. To było chwilowe, ale ten moment jest naprawdę ładny. Pokazuje ogrom tego wszystkiego. Tam są armie, realne armie i to jest zajebiste. To muszę powiedzieć, przepraszam, że mam takiego wulgarnego słownictwa, ale to jest zarąbiste. Fajnie to wygląda. Szkoda, że w WoWie samym tak fajnie to nie wygląda. Bardzo podobał mi się ten moment, który tutaj nawiązuje do tego, że niestety w Ardenwild gdzie się dzieje. Tutaj przypominam, że ta pani... Ja wciąż mam podejrzenia, że ona się okaże jednak jakimś villainem ukrytym, że będzie jakimś przeciwnikiem naszym, albo coś w tym stylu, że z nią coś będzie więcej, bo ona za bardzo taka mroczna się wydaje mi miejscami i... Jej twarz tak kompletnie nie pasuje do reszty modelu, tak jak w tym jest. Była jakaś taka gra, LA Noir się nazywała. I tam też były postacie, które miały twarze, które nie pasowały do reszty modelu. I tutaj jest podobnie, ta twarz jest tak wklejona, przynajmniej tak mi się wydaje, ale i tak ładnie wygląda. Oczywiście tutaj też widać smutek na jej twarzy w pewnym momencie, co jest spowodowane tym, że, o właśnie o tym mówię, że ona tutaj musi poświęcać, musiała wprowadzić tak zwany dziki gon w Ardenwild, czyli rozpoczęła polowanie na anime. Na energię duchową, która gdzieś tam się znajduje i muszą poświęcać takie dusze, które tam się regenerowały, jak chociażby dusza Ursoka, o czym dowiedzieliśmy się już za sprawą
jednego z poprzednich filmów wypuszczonych przez Blizzarda, czyli tego właśnie o Ardenwild. No i to ją strasznie boli, ale ja mam dziwne podejrzenia, że z nią coś jeszcze będzie. Ludzie pisali, że cinematic jest bardzo podobny do tego, który zapowiadał Vanille i prawda, rzeczywiście mamy taki przeskok z lokacji na lokację, pokazanie różnych ras. Najmniej podobali mi się tutaj Kryjanie, powiem, bo wyglądają jak z plastiku. Wyglądają jak jakieś takie ludziki plastikowe z chińskiej fabryki, którymi bawiłem się jako dzieciak. Naprawdę bardzo mi się nie podoba to, co tutaj widzę. I nie podoba mi się to, że oni nawet nie pokazali tego, co Bastion ma do zaoferowania tak naprawdę, bo okej, pokazali ten główny budynek Bastionu, ale nie pokazali tych złotych łąk, które moim zdaniem mogły tutaj wyglądać naprawdę niesamowicie. Podobnie jak niesamowicie tutaj wygląda Ardenwild, który, jak tak to patrzę, to ogólnie pierwsza myśl, jaka przyszła do mojej głowy, to Warlords of Draenor. W sensie początek cinematica Warlords of Draenor, w sensie, że lokacja tak bardzo podobnie kolorystycznie mi się skojarzyła. Nie wiem dlaczego, ale no widać, że jednak starają się chyba utrzymać jakiś podobny design tych cinematików, co też jest oczywiście dobre. Dalej mamy no pana, który to nie może, nie będę spoilerował, co się z nim stanie, ale ja wiem, co się z nim stanie. Jeszcze nie będę spoilerował, ale będzie on związany z questami w Maldraxxus. No i tak jak mówiłem, Maldraxxus bardzo fajnie wyszło. No i Revendreth. No Revendreth, wszyscy się jarają Revendreth, że w sumie jest najfajniejsze, no bo wiadomo, wampiry, ale powiem szczerze, ja nie jaram się nimi zbytnio. I znów po raz kolejny spotkamy się już z kolejnym zresztą wyglądem tego głównego złego, pierwszego, którego będziemy pokonywać, i przywódcy Revendreth, czyli Sire Denatrius. Na każdym cinematiku wygląda on inaczej. Na cinematiku, na którym widzieliśmy go po raz pierwszy, czyli na tym cinematiku z Revendreth, miał on taką ładną, dostojną twarz narysowaną. Na cutscenkach w WoWie wygląda jak Natrezim i ma taką szeroką szczelnę, jest przypakowany, a tutaj wygląda jak taki trochę taki stetryczały, taki zdziadały, zdziadowski może, o to jest to, zdziadziały elf, który wrzuca duszę nieszczęśnika do The Maw, czyli do tej paszczy, jamy, gdyż tam wszystkie dusze teraz trafiają przez to, że coś się popsuło, bo Sylvanas coś popsuło najprawdopodobniej, a tam siedzi Jailer, czyli moim zdaniem największy minus tego cinematika. Jest to Jailer, którego widzieliśmy już wcześniej z przecieków. On był na okładce jakiegoś magazynu i były już dyskusje, czy on jest ładny, czy jest brzydki. Powiem wam szczerze, wygląda moim zdaniem jak przychlast. Tutaj, no nie wiem, no po prostu on mi przypomina trochę wieprza ze stwierdzy. On wygląda trochę jak wieprz z twierdzy. Naprawdę, jak wieprzu z twierdzy, tylko trzeba mu głos dodać. Ogólnie jak świnia wygląda. On wygląda jak świnia. No on realnie wygląda jak połączenie człowieka i świni, moim zdaniem. I ma takie dziwne kły jeszcze, które też jakoś ultra sztucznie wyglądają. No nie wiem, to jest moja analiza i reakcja. No, no nie jestem w stanie jakoś poważnie go traktować, bo wygląda jak przychlast. Ale tak jak mówiłem, przynajmniej tutaj jeszcze ten cinematic wygląda jak normalny cinematic Blizzarda, chociaż nie widzę aż takiej dbałości o szczegóły, jak chociażby w cinematicu Warlords of Draenor. Wydaje mi się, że o wiele mniej hajsu na to wydali. Ale tutaj, tak jak mówiłem, przy tych Kryjanach, no wręcz widać plastik. No oni są wręcz plastikowi, moim zdaniem przynajmniej. Jeżeli chodzi o lore, to tutaj nie ma za bardzo czego analizować. Oczywiście jest to zwyczajny cinematic, który ma hypować na to, co nadejdzie. Ale no, powiedzmy, moja ocena takie 5 na 10. Mogło być lepiej. Trochę zabawne. Jailer nie wygląda moim zdaniem dobrze. W kastenkach WoWowych wygląda też moim zdaniem lepiej, ale to już Wam zostawię do oceny w komentarzach pod tym filmem. Napiszcie, co sądzicie o tym cinematiku. Chętnie to poczytam, a teraz wracam do streamu, do ludzi na streamie i zapraszam Was na moje streamy. Będę teraz grał w WoWa, więc no. Trzymajcie ciepło, no i cześć!